Dzień dobry! Zapraszam Cię na drugą lekcję biologii, którą jak widać poświęcimy metodom naukowym. Z tym, że na początek wypadałoby przypomnieć sobie, co powinieneś już wiedzieć mianowicie, że biolodzy prowadzą badania w środowisku naturalnym i w laboratoriach, oraz to, że biologia jest nauką wyjaśniającą fakty w oparciu o obserwacje i doświadczenia, wreszcie, że wyniki doświadczeń umożliwiają potwierdzanie lub odrzucanie hipotez badawczych. Spójrzmy teraz zatem na to, czego się nauczysz. To będą cele naszej dzisiejszej lekcji. Mianowicie, wyjaśnię ci, jakie są zasadnicze różnice między rozumowaniem logicznym, indukcyjnym i dedukcyjnym. Następnie dowiesz się, jakie są główne etapy przeprowadzania badania naukowego, a także w jaki sposób należy dokumentować wyniki badań naukowych. A na koniec nauczysz się, czym w badaniach naukowych są próby kontrolne i doświadczalne. A zatem, skoro takie są cele naszej lekcji, jej plan jest następujący. Po krótkim wprowadzeniu omówię sposoby myślenia naukowego i szczerze mówiąc będą to sposoby myślenia, które powinny cechować każdego człowieka, który myśli logicznie. Kolejnym punktem naszej lekcji będzie analiza metod naukowych stosowanych w biologii, czyli ogólna charakterystyka obserwacji i doświadczeń. Następnie przejdę do omówienia etapów badania naukowego i sposobów dokumentowania wyników badań naukowych. Kolejnym punktem będzie już analiza ciekawostki tak naprawdę, ale bardzo, bardzo fajnego doświadczenia Latca rozpallancaniego. Cała lekcja zakończy się standardowym podsumowaniem, a zatem określiliśmy sobie cele, wiemy co mamy robić i bierzemy się do pracy. Przejdziemy teraz do omówienia dedukcji i indukcji dwóch naukowych sposobów rozumowania, przy czym posłużymy się tutaj pewnym przykładem. Zacznijmy od indukcji. Mianowicie, załóżmy teraz, że dysponujemy pewnymi faktami, które zweryfikowaliśmy na naukowo. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast teraz przyjmijmy, że wiemy, iż królik, ssak ma ciało pokryte włosami. Wiemy też, że inny ssak, powiedzmy sobie sarna, też ma ciało pokryte włosami. Idąc dalej, powiedzmy sobie tygrys ma ciało pokryte włosami i wreszcie kot. I jeszcze kilka innych ssaków znajdziemy takich na pewno. Znajdziemy takie zwierzęta, których ciało pokryte jest włosami. A zatem na podstawie takich faktów będziemy w stanie wyprowadzić pewne uogólnienie. Mianowicie takie, że w naszym przykładzie ssaki mają włosy, czy też mają ciało pokryte włosami. A zatem w tym sposobie rozumowania, na podstawie drobnych zebranych faktów licznych, wyprowadzamy uogólnienie, czyli taki wniosek wyższego rzędu. Często mówi się, że rozumowanie indukcyjne to jest rozumowanie od szczegółowych faktów właśnie do uogólnienia. Dodajmy teraz jeszcze, że jeżeli zgromadzimy dostatecznie dużo różnych faktów, a także uogólnień, możemy stworzyć uogólnienie najwyższego rzędu w nauce, czyli teorię naukową. A teraz przejdźmy do dedukcji. Otóż wracamy do naszego przykładu ssaków. Przyjęliśmy, że ciało ssaków jest owłosione. I jest to założenie notabene słuszne. Ale powiedzmy sobie, że w związku z tym możemy, nie widząc nawet, stwierdzić, że słoń ma ciało pokryte włosami. Ściśle mówiąc, słoń ma niewiele włosów, ale włosy ma. Australijski dziobak, też sak, bardzo specyficznie wyglądający, będzie o nim mowa jeszcze w przyszłości. Otóż to zwierzę, ten sak, też ma ciało pokryte włosami. Włosy mają także, na przykład, Płetwal błękitny. Dorosło osobniki znowuż są prawie bez włose, ale nie zmienia to faktu, że włosy tutaj są. I wreszcie, niech będzie kolejny przykład. no, Golec piaskowy przyszedł mi do głowy. To jest sak, który żyje pod ziemią, i znowuż jego ciało jest praktycznie bez włosy, ale nie zmienia to faktu, że tak naprawdę golce zredukowane o włosienie, ale mają, czyli po prostu mają włosy. A zatem w przypadku dedukcji wnioskujemy na podstawie uogólnienia. Takiego ogólnego założenia, ono oczywiście powinno być słuszne, i wówczas rozumowanie indukcyjne prowadzi nas od tego uogólnienia do konkretnych faktów. I myślę, że sprawa tutaj jest prosta, przy czym ja cały czas podkreślam naukowy charakter zbieranych faktów. Do tego jeszcze wrócimy. Dlaczego to tak podkreślam? Otóż proponuję teraz zerknąć na przykład historyczny na ideę preformacji. O co tutaj chodzi? Otóż od łacińskiego pre, czyli przed albo najpierw, i formatio, czyli kształt zarys, wzięła się nazwa całej idei. O co tutaj chodzi? Preformizm to był taki ruch, taka idea popularna jeszcze w XVII, właściwie w XVII i w XVIII, jeszcze w XVIII wieku. Otóż preformizm zakładał, że, znaczy zwolennicy preformizmu zakładali, że w plemniku lub w jaju znajduje się miniaturowy, ale całkowicie ukształtowany organizm człowieka, taki homunculus. Tutaj masz 17-wieczną rycinę plemnika. Tutaj powiększyliśmy główkę tego plemnika i jak widać w środku znajduje się właśnie w pełni uformowany, miniaturowy człowieczek albo każełek, jak to woli. Komórki tego homonkulusa, żeby było ciekawiej, również komórki rozrodcze również zawierają w pełni ukształtowaną istotę ludzką, chociaż jeszcze mniejszą. I tak dalej, i tak dalej. Niczym matrioszka w matrioszce, takich. W coraz mniejszych homunculusach cały czas miałyby funkcjonować jeszcze mniejsze homunculusy. I ta bardzo popularna swego czasu idea, nawet się mówiło o hipotezie preformacji, nie ostała się. Nie przekształciła się w teorię naukową, w ogóle nie była teorią naukową, dlatego że stworzono ją na podstawie spekulacji. Brak wiedzy doprowadził ówczesnych naukowców do zupełnie fałszywych wniosków. Mamy tutaj zatem do czynienia z sytuacją, w której preformacja oczywiście nie mogła stać się teorią, ale już na przykład teoria komórkowej budowy organizmów jest pięknym przykładem teorii, która bardzo, ale to bardzo mocno trzyma się do dzisiaj. Naszym kolejnym zadaniem będzie scharakteryzowanie, na razie jeszcze bardzo ogólne, metod naukowych, które stosowane są w biologii. I nie tylko zresztą. A zatem wiesz już, że są to obserwacje i doświadczenia, czy też jak to woli eksperymenty. Tu może na początek warto podkreślić jedną drobną różnicę, mianowicie jeśli doświadczenie przeprowadzane jest po raz pierwszy, i badacz nie wie, jaki będzie jego wynik, mówimy, że jest to eksperyment. Natomiast jeśli jest to już powtórzenie, no to w takim razie mamy do czynienia ze zwykłym doświadczeniem. Z tym, że na ogół te dwa pojęcia traktowane są po prostu jak synonimy. A teraz wróćmy do tego, czym właściwie są metody naukowe. Otóż metody naukowe pozwalają w celowy sposób zdobywać informację o obiekcie lub zjawisku. Przy czym zjawiskiem może być jakiś proces, na przykład biologiczny, czyli mamy tutaj działanie celowe. Co dalej? Jeśli chodzi o obserwację, to trzeba pamiętać, że obserwacja naukowa to jest taka, która w żaden sposób, powtarzam, w żaden sposób nie wpływa na obiekt lub zjawisko. Przykładem niech więc będzie na przykład obserwacja polujących wilków w ich naturalnym środowisku. Co dalej? Jeśli chodzi o doświadczenie, to tutaj sytuacja zmienia się, dlatego że badanie wpływa na obiekt lub... Zjawisko. Najczęściej badacz celowo zmienia jeden z czynników, które wpływają właśnie na ten obiekt, czyli jeden parametr, dlatego że w ten sposób najłatwiej będzie zbadać, w jaki sposób on na ten obiekt lub zjawisko wpływa. Ale bywa też, że w doświadczeniu zmienia się więcej czynników. Przykład, proszę bardzo, wykrywanie skrobi przy pomocy odpowiedniego odczynnika w różnych ciekłych mieszaninach organicznych. A teraz bardzo ważna, wspólna cecha obserwacji i doświadczeń, mianowicie sposób przeprowadzania ich. I sposób dokumentowania wyników muszą zapewnić możliwość weryfikacji. Czyli musi istnieć możliwość sprawdzenia tych obserwacji. No tutaj czasami może być kłopot, bo to mogą być obserwacje unikalne, jednostkowe. Ale w przypadku doświadczeń, czy też jak to woli eksperymentów, musi istnieć możliwość ich powtórzenia. I tak trzeba przeprowadzić. Właśnie dane doświadczenie, eksperyment i tak przedstawić jego dokumentację, aby inni naukowcy mogli to doświadczenie zweryfikować. W przeciwnym razie nie będziemy tutaj mieli do czynienia z metodami naukowymi. I tu wraca idea preformacji, która powstała nie w oparciu o obserwacje i doświadczenia, a w oparciu o zwykłe spekulacje. Przejdziemy teraz do omówienia etapów badania naukowego, i tutaj przedstawię pewne ogólne zasady przeprowadzania obserwacji i doświadczeń. Zatem, proszę bardzo, główne etapy są następujące. Wszystko zaczyna się od sformułowania problemu badawczego. Przy czym problem badawczy często formułuje badacz na podstawie jakiejś wstępnej obserwacji, coś zwróciło jego uwagę. Tym niemniej, podstawowa sprawa to właśnie sformułowanie problemu badawczego. Otóż w ten sposób określamy pewien cel badania. Zapisujemy go w postaci pytania lub równoważnika zdania. Ten problem musi się oczywiście odnosić do tego zagadnienia, które chcemy zbadać, a które wynika właśnie często z tej wcześniejszej obserwacji. Czyli zadajemy sobie pytanie, no nie wiem, na przykład, czy światło wpływa na rośliny. To takie bardzo ogólne sformułowanie bardzo ogólnego problemu badawczego. Natomiast wracając do głównych etapów. Otóż następnym w badaniu naukowym etapem jest już postawienie hipotezy. Otóż hipoteza to jest tak naprawdę taka wstępna odpowiedź na problem badawczy, czyli to, co przewidujemy, że stanie się w wyniku doświadczenia lub obserwacji. A zatem możemy postawić hipotezę, na przykład, że światło wpływa na rośliny na przykład na ich wzrost. Co dalej? Kolejnym etapem badania naukowego będzie wybór metody badawczej. Tutaj trzeba wszystko po kolei zaplanować wszystkie czynności. Trzeba określić procedurę tego badania. Tutaj trzeba, jeśli to ma być doświadczenie, na przykład zgromadzić potrzebne wszystkie elementy, czyli obiekty, które będą badane, narzędzia, powiedzmy sobie jakieś odczynniki. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie to jest badanie naukowe. A zatem, skoro wybraliśmy metodę badawczą, skoro wiemy czego, że tak powiem mamy się dowiedzieć, skoro zakładamy, że wiemy, przeprowadzamy badanie naukowe czyli dokonujemy obserwacji lub przeprowadzamy doświadczenie. Oczywiście w przypadku doświadczenia najczęściej będą to warunki laboratoryjne. Otóż przeprowadzenie badania naukowego obejmuje także dokumentowanie wyników, gdzie zbieramy dane jakościowe. To są takie dane na przykład jak, nie wiem, kolor, czy barwa, barwa ściślej mówiąc, jak powiedzmy sobie, no nie wiem, stopień wygięcia, pofałdowane lub, lub nie, mokre lub nie, to są takie określenia ogólne o charakterze jakościowym. Ale co bardzo ważne, w badaniu naukowym najczęściej zbieramy dane ilościowe, czyli tutaj już pojawiają się liczby, na przykład, no nie wiem, ileś 16 osobników, prawda, 13 komórek, 15 mikrometrów ma wielkość czegoś. To mogą być też inne dane, na przykład stężenie wyrażone w molach na litr i tak, dalej, i tak dalej. Czyli przeprowadzamy badanie i dokumentujemy wyniki. Kolejnym etapem będzie stwierdzenie, czy wynik potwierdza hipotezę. Czyli weryfikujemy hipotezę. Zakładamy teraz, że w naszym doświadczeniu, które przeprowadziliśmy, a które miało powiedzmy sobie wykazać wpływ światła na rośliny, wykazaliśmy, że tak rzeczywiście się dzieje, czyli miała miejsce weryfikacja pozytywna. Co to oznacza? To oznacza, że rozwiązaliśmy problem badawczy. Tym niemniej mogą zdarzyć się i zdarzają się takie sytuacje, gdzie uzyskane wyniki nie potwierdzają, czyli przeczą hipotezie. Czyli mamy do czynienia wówczas z weryfikacją negatywną. Nie dany czynnik nie wpływa na roślinę. Akurat światło wpływa, no ale jakiś inny moglibyśmy wybrać, który nie będzie wpływał. Co to oznacza? Weryfikacja negatywna oznacza, że musimy odrzucić hipotezę i trzeba ją być może zupełnie inaczej postawić, inaczej ją sformułować, inną wręcz hipotezę postawić, a może trzeba zmienić. Metodę badawczą, bo tutaj metoda może też zawieść. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że już od kilkuset lat badacze na całym świecie przeprowadzili miliony, powtarzam, miliony badań naukowych, w których weryfikowali różnego rodzaju hipotezy, i dopiero to wszystko, ta olbrzymia liczba badań składa się generalnie na postęp naukowy, dlatego, że te wszystkie badania można właśnie zweryfikować. A teraz konkretny przykład, ale nieco bardziej szczegółowy. Powiedzmy sobie, że zauważyliśmy, że koło dróg... Powiedzmy sobie asfaltowych posypywanych solą rośliny rosną wolniej, w każdym razie tak sądzimy. Zatem powiedzmy, że formułujemy następujący problem badawczy. Czy zasolenie negatywnie albo po prostu czy zasolenie wpływa na wzrost roślin? Możemy też problem badawczy sformułować nieco bardziej szczegółowo, mianowicie czy rośliny rosnące przy drogach posypywanych tak zwaną solą drogową rosną wolniej i tak dalej i tak dalej. Zwróć uwagę, że tutaj cały czas formułujemy problem badawczy w postaci pytań i generalnie Zalecamy Ci formułowanie pytań no, badawczych. Dlaczego? Dlatego, że wówczas odróżnienie problemu badawczego od hipotezy nie będzie problemem. Dlatego, że Hipoteza to, jak wiesz, jest odpowiedź, wstępna odpowiedź na problem badawczy. A zatem stawiamy następującą hipotezę. Tak zwana sól drogowa negatywnie wpływa na wzrost roślin, albo zapisujemy, że hamuje wzrost roślin. Możemy też bardziej szczegółowo to wszystko zapisać. To jest hipoteza, nie będę całej jej czytał, po prostu dokładniej zapisana. I co dalej? Przechodzimy do trzeciego etapu, czyli wybieramy metodę badawczą. To będzie doświadczenie, które będzie polegało na tym, że dwie grupy roślin przez 15 tygodni będziemy hodować w identycznych warunkach świetlnych, taka sama ilość takiego samego światła, te same warunki wodne i termiczne. Natomiast różnica pomiędzy tymi dwiema grupami będzie taka, że jedna z nich będzie podlewana. Roztworem soli drogowej, i to jest zmiana, którą wprowadzamy do doświadczenia, do badania naukowego. Tutaj pokazujemy jeszcze zgromadzone materiały, bo to wszystko trzeba zrobić właśnie w sposób bardzo metodyczny. I teraz przechodzimy do. Samej, samego badania. Oczywiście nie będziemy przez 15 tygodni śledzić tego wszystkiego. Zatem, proszę bardzo, mamy tylko zdjęcie doniczek i proszę bardzo, kolejna sprawa, mianowicie zebrane dane w postaci tabeli. Tych tabel nie trzeba oczywiście śledzić, ale one mają pokazać, że w metodyczny sposób dokumentujemy uzyskane wyniki. Kolejna sprawa, mianowicie po zakończeniu całego doświadczenia... Przechodzimy do spostrzeżeń i wniosków. Nie będę tego wszystkiego dokładnie analizował, natomiast zwróć uwagę, że w ostatnim tygodniu tylko na to patrzymy, chociaż wcześniej powinniśmy się zastanawiać nad wszystkimi danymi, ale chodzi o to, że po 15 tygodniach rośliny, które były podlewane zwykłą wodą, jeśli tak można powiedzieć, są wyraźnie wyższe niż te, które były podlewane roztworem soli drogowej. Przypomnijmy więc, że ten wynik. Potwierdza naszą hipotezę, a zatem nastąpiła weryfikacja pozytywna, co oznacza, że rozwiązaliśmy problem badawczy. I ostatnia sprawa, która nam została, mianowicie rozróżnienie pomiędzy próbą doświadczalną i próbą kontrolną. Dlatego przygotowaliśmy fotografię, na której mamy dwie szalki. To, jak widać, jest próba badawcza, to jest próba kontrolna. To są nasiona i badano w tym doświadczeniu wpływ, Chlorku sodu, stężonego chlorku sodu, znaczy roztworu chlorku sodu, na kiełkowanie i rozwój nasion. A zatem próba badawcza to próba, w której obiekt badania jest poddawany działaniu wybranego czynnika. W tym przypadku jest to wpływ chlorku sodu. Natomiast po to się przygotowuje próby kontrolne, żeby stwierdzić, co się zmieniło. No, bo jeżeli będziemy mieli tylko to, nie będziemy wiedzieć, czy to coś oznacza, że zastosowaliśmy roztwór chlorku sodu, czy nie. Dlatego próba kontrolna to po prostu obiekt badania, na który nie działamy wybranym czynnikiem. Czyli tutaj roślinki, nasiona, zostały umieszczone na wacie, w której znajduje się tylko czysta woda. Czyli próba kontrolna służy nam temu, aby można było porównać, czy próba badawcza dała wynik, a jeśli tak, to jaki. Wróćmy jeszcze na chwilę do dokumentacji naukowej, dlatego że zasady dokumentowania, szczególnie zbiorczych wyników badań, są bardzo, ale to bardzo ważne. Zatem spójrz teraz na tabelę. Oczywiście jest to pewien przykład zbiorczych danych jak które zostały zgromadzone w wyniku Badania wartości pulsu w grupie 14 uczniów przed i po wysiłku. Tutaj mamy puls spoczynkowy, tu mamy puls wysiłkowy, wartości średnie. Natomiast nie wdając się w szczegółową analizę tej tabeli, chciałbym zwrócić uwagę, że zbiorcze przedstawianie danych wymaga, aby na przykład tabela czy też wykres, no teraz mówimy o tabeli, żeby była opatrzona tytułem. Co dalej? Ona musi być opisana z uwzględnieniem wartości zmiennych. I jednostek. W tym przypadku podajemy konkretnie, że tętno, czyli puls, to liczba uderzeń serca na minutę, na jedną minutę. Bez tego odczytywanie tych danych zbiorczych byłoby praktycznie niemożliwe. Co dalej? Dane liczbowe w tabelach zresztą nie tylko muszą być podawane zawsze z taką samą dokładnością. Tutaj mamy sprawę prostą, dlatego że mamy jednostki liczbę uderzeń, ale jeżeli byśmy na przykład dokonywali pomiaru, powiedzmy sobie z dokładnością do dziesiątej części centymetra, to oznacza, że wszystkie pomiary musiałyby być zrobione z taką właśnie dokładnością i dane musiałyby być zamieszczone w tabeli też z taką dokładnością. Jeżeli bowiem będziemy podawali raz z dokładnością do na przykład Tysięcznej, a raz z dokładnością do jednej dziesiątej cm, powstanie problem z interpretacją takich właśnie danych. I wreszcie sprawa ostatnia mianowicie czasami zdarza się, że tabela będzie potrzebować po prostu legendy, czyli skrótowego opisu zawartości. Natomiast, skoro mówimy o danych zbiorczych, nie należy zapominać, że do tej kategorii zaliczają się także wykresy i diagramy czyli Uogólniając wykresy danych. Tutaj pokazujemy kilka wykresów, tylko po to, aby powiedzieć, że wykresy też muszą być prawidłowo opisane, precyzyjnie z podaniem jednostek. Muszą być opisane w ten sposób, żeby można było łatwo je, że tak powiem, zinterpretować. Tutaj mamy wartości z tą samą precyzją. Tutaj zaś mamy legendę. Wykresy mogą być różnego rodzaju. Tutaj mamy tak zwane wykresy słupkowe, tutaj mamy tak zwane wykresy kołowe. To już jest sprawa tego, w jaki sposób badacz chce obrazowo przedstawić zbiorcze wyniki danych i który rodzaj diagramu wybierze dla zaprezentowania swoich wyników. Przejdziemy teraz do omówienia niesamowitego doświadczenia latca rozpalancaniego. Tu warto zacząć od tego, że doświadczenie to przeprowadzono przed ponad 250 laty. Latca rozpalancani, włoski przyrodnik, żył bowiem w XVIII wieku. Ten wybitny naukowiec badał różnego rodzaju procesy fizjologiczne, w tym zapłodnienie i warto tutaj podkreślić jego rolę w odkryciu roli plemników w zapłodnieniu. To właśnie Spalancani. Nas jednak teraz bardziej interesuje fakt, że Spalancani był przeciwnikiem teorii samorództwa czyli teorii, która zakładała, że organizmy żywe powstają spontanicznie z materii nieożywionej. Spalancani znał wcześniejsze doświadczenia innego włoskiego naukowca, Francesco Redi, który wykazał, że teoria samorództwa jest błędna w każdym razie w odniesieniu do much, które miałyby się pojawiać same z siebie w gnijącym mięsie. I Reddy w takim bardzo błyskotliwym zresztą też doświadczeniu wykazał, że jest to po prostu niemożliwe. Jeśli uniemożliwi się, mówiąc krótko, dostęp much do gnijącego mięsa, w takim razie larwy much nie będą się pojawiać. Ale zwolennicy teorii samorództwa nie składali broni, wyciągali różnego rodzaju argumenty, jeśli tak można powiedzieć. I tutaj pojawia się rola spalancaniego. Otóż on interesował się mikroorganizmami i wykazał, że nawet mikroorganizmy nie pojawiają się spontanicznie w materii nieożywionej. Zatem przechodzimy już do słynnego doświadczenia Spallanzaniego. Otóż proszę bardzo, Spallanzani badał pożywki organiczne, to były mieszaniny, różnych substancji, które po prostu podgrzewał. Wiesz doskonale, że podgrzewając je po prostu je wyjaławiał. Z tym, że swoje doświadczenie przygotował bardzo starannie. Mamy tutaj zatem do czynienia z próbą kontrolną i próbą badawczą. Zobaczmy, co działo się w próbie kontrolnej. Po prostu spalancani przestawał ogrzewać naczynie z mieszaniną właśnie związków organicznych, z tą zawiesiną. I rzeczywiście, po jakimś czasie w tej mieszaninie pojawiały się mikroorganizmy, to pojawiały się kożuchy po prostu bakterii, grzybów. A zatem, czyżby zwolennicy teorii samorództwa mieli rację? No cóż, Spallanzani miał dla nich druzgocącą odpowiedź. Mianowicie, w próbie badawczej zmienił jeden czynnik, jeden parametr. Mówiliśmy już o tym. Zatem proszę bardzo: otóż. W momencie, kiedy zdejmował taką ogrzewaną, wyjałowioną pożywkę w naczyniu, zamykał ją korkiem. To jest ta nowa zmienna. Co to powodowało? Otóż okazało się, że mimo iż upłynął taki sam czas jak w przypadku próby kontrolnej, w próbie badawczej nie pojawiały się kożuchy, nie pojawiało się zbętnienie, zatem nie pojawiały się mikroorganizmy. Zasygnalizujmy to sobie, tę zasadniczą różnicę. Czyli spalancanie udowodnił, że odcięcie dostępu z zewnątrz korkiem spowodowało, że tutaj nie pojawiały się mikroorganizmy. To tak samo jak zrobił Reddy, tylko że Reddy robił to z muchami. Zatem mamy tutaj taką sytuację, że dopiero usunięcie korka, to jest kolejny etap tego doświadczenia, spowodowało, że po pewnym czasie tu pojawiły się mikroorganizmy. Czyli Spallanzani, mówiąc krótko, bardzo przekonujący sposób, przy pomocy bardzo prostego, ale pomysłowego doświadczenia wykazał, że drobnoustroje rozwijają się, one nie pojawiają się, one rozwijają się dopiero po usunięciu korka, czyli muszą dostać się z zewnątrz. Dla ciebie zaś teraz zostawiam taki najsmakowitszy konsek. Otóż zwolennicy spontanicznej abiogenezy, czyli zwolennicy teorii samorodstwa, nie złożyli broni. I ostatecznie pogrążył ich dopiero inny uczony francuski, Ludwig Pasteur, ale o tym porozmawiamy w przyszłości. Pozostało nam już tylko podsumowanie, zatem w skrócie. Jeśli chodzi o zagadnienia związane z metodami naukowymi stosowanymi w biologii, warto zapamiętać, że w celowym poznawaniu realnej rzeczywistości naukowcy wykorzystują zasady rozumowania indukcyjnego, czyli to rozumowanie od szczegółów do uogólnienia oraz dedukcyjnego, czyli tutaj mówimy o przechodzeniu od uogólnienia do szczegółów. Wreszcie, w biologii, ale nie tylko, dwie metody naukowe mają znaczenie zupełnie podstawowe. Chodzi tutaj oczywiście o obserwacje i doświadczenia, które często nazywane są po prostu też eksperymentami. Podczas obserwacji w żaden sposób nie ingerujemy w obiekt zjawisko. Natomiast podczas doświadczenia wprowadzamy zmienne, czyli celowo ingerujemy w obiekt lub zjawisko, przy czym zwykle zmieniamy jeden parametr, jeden czynnik, czyli wprowadzamy jedną zmienną. W ten sposób najłatwiej kontrolować wyniki. Sprawa następna. Badanie naukowe zawsze przebiega według ustalonego schematu. Kolejne etapy to sformułowanie problemu badawczego, to jest to pytanie podstawowe, dalej postawienie hipotezy, czyli ta wstępna odpowiedź na pytanie badawcze, dalej mamy przeprowadzenie badania, w tym trzeba pamiętać o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, dalej następuje weryfikacja hipotezy i potwierdzenie lub zanegowanie problemu badawczego. Jeśli chodzi o dane badawcze, szczególnie dane ilościowe, które uzyskuje się w badaniach, można je zestawiać w formie syntetycznej jako tabele lub wykresy, czyli najogólniej rzecz ujmując, diagramy. I wreszcie, w doświadczeniach zwykle przygotowuje się próbę badawczą i próbę kontrolną. Dopiero istnienie próby kontrolnej umożliwia nam stwierdzenie zmian. I na koniec jeszcze jedna bardzo ogólna sprawa, mianowicie teorie naukowe są fundamentem nauki. Teorie naukowe mają szeroki zakres znaczenia, są zgodne z licznymi, bardzo licznymi danymi empirycznymi, czyli doświadczalnymi, poddają się weryfikacji, dają możliwość przewidywania faktów, wreszcie teorie naukowe muszą być publikowane i dostępne dla każdego. I na koniec jeszcze, na wszelki wypadek, graficzne przedstawienie głównych etapów badania naukowego. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Zapraszam Cię już teraz na następną.